Która maska jest wygodniejsza i lepsza? Ta do testów czy ta maska Zorro? Chyba ta do testów, bo była tylko przez czas testu, a nie na każdym treningu. Ale no, w tym roku już mam nadzieję, że również tamtej maski Zorro nie będę musiała zakładać. Super. To już kolejny rok, kiedy przed sezonem robimy testy w Dynamo Lab. Powiedz, oprócz oczywiście wiadomości, które zostaną zebrane dla sztabu, co dla Ciebie, co Ty wynosisz z tych testów? Zawsze jest, szczególnie jak jest rok po roku, takie badanie, jakieś porównanie i taka realna odpowiedź, w jakiej kondycji fizycznej jest moje ciało i wiem dobrze, czy idzie to w dobrą, czy w złą stronę. Na szczęście idzie w dobrą, więc dla mnie to jest super wiadomość. Tomek, jesteśmy po badaniach w centrum Dynamo Lab. To nie pierwsze takie badania w naszym wykonaniu. Powiedz, jak ważne są one dla sztabu? No, badania wydolnościowe są bardzo ważne, ponieważ mówią nam, w jakiej aktualnej formie jest dana zawodniczka. Podczas badania wydolnościowego też określane są dokładnie strefy metaboliczne, strefy intensywności, określane jest tętno maksymalne dla danego zawodnika. Także no to dla sztabu trenerskiego jest to bardzo ważna informacja. Mówiąc językiem laików, można by było tak naprawdę puścić zawodniczki na stadion, żeby biegały dookoła i też byś wiedział, która się pierwsza zmęczy. Co dają nam takie szczegółowe badania, taka szczegółowa analiza? Znaczy, to nie jest tak do końca, że damy zawodniczkę na stadion i ona jak gdyby będzie biegała, ponieważ siatkówka to jest sport, gdzie poruszamy się w strefach pracy beztlenowej. Tutaj tlen bardziej służy do regeneracji niż do pracy treningowej, ale w istocie podczas badania wydolności bardzo ważną rolę ma też maksymalne pochłanianie tlenu. Dlatego, że tlen jak gdyby no, jest bardzo istotny do wytwarzania energii i teraz im większa jest możliwość poboru tlenu, tym większa jak gdyby zawodniczka będzie większą energię wytwarzała, no, przez co będziemy w stanie intensywniej, dłużej z nią ćwiczyć na ćwiczeniach. Czy te badania wydolnościowe wykonane w centrum Dynamo Lab dostarczają nam wszystkich potrzebnych informacji przed sezonem? Tak jest. Dla mnie jak najbardziej optymalnie. Tak. Tutaj nic nie trzeba więcej.